Moi drodzy, zrobiło się naprawdę poważnie. Jak wiecie, Fortnite został zbanowany przez firmę w kształcie jabłka. Przez Google'a w sumie też, ale to nieważne teraz jest. Czy to się rymowało? Fortnite w odwecie postanowił zrobić turniej Free Fortnite Cup, w którym za zdobycie 10 punktów dostaniemy właśnie takiego złego jabłka. No bo wiecie, Apple to jabłko, jabłko jest złe. No, rozumiecie. Ja jako naczelny zdobywacz skinów w turniejach nie mogłem koło tego przejść obojętnie, dlatego dziś zamierzam tego skina zdobyć. Mam nadzieję, że się uda, bo inaczej trochę będzie siara, co? Niestety bardzo mało w ostatnim tygodniu grałem w Fortnite, więc strzelcie może łapkę w górę, żeby trochę dodać mi aima. Myślę, że takie 12 tysięcy byłoby naprawdę fajnym wynikiem. No i oczywiście subka strzelcie, z dzwoneczkiem najlepiej, bo lecimy po milion do końca roku, więc... Weźcie, zostawcie, pomóżcie, żeby nie było siady przed kolegami. Ja jak zawsze jestem już 2 godziny spóźniony na turniej, więc już nie przedłużam, lećmy zdobyć skina. Z tego co słyszałem, o 15 nie dało się w ogóle wbić na ten turniej i pół godziny ludzie czekali na mecze. Ja na szczęście gram o 17, więc... Główka pracuje. No i tutaj najważniejsze jest przeżycie, ponieważ każda minuta, nie, każde 3 minuty w grze to jeden punkt na nasze konto, więc jeżeli przekampię 30 minut, to wygram skina i to jest super turniej. Czytałem też, że w tym turnieju są jakieś dodatkowe questy, bo tutaj jest bardzo dużo nagród. W ogóle można jakiś PlayStation wygrać, inne duperele i słyszałem, że można to wszystko zrobić dzięki temu, że się... zdobywa jakieś tam jabłka, się je, im więcej ktoś jabłek zje, tym lepsze nagrody wygra. Kompletnie nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Ja jeszcze nigdy nie czułem się tak dobrze, wiecie, nic nie robiąc w gierce, bo w każdym momencie, z każdą chwilą kolejną, ja jestem coraz bliżej do zdobycia skina, więc po co dymić, po co robić kile, jak można po prostu sobie zbierać metal. Nie no, widzowie, obiecuję, że jak już będę miał 10 punktów, to potem już lecimy full dymasy. Tylko pierwsze miejscówki, będzie niesamowicie. Dobra, jednak chcę trochę pozadymiać, bo tak nudno było dość. Co ten typo tam robi? Że ja tak nie trafiłem? Dobra, nie no, muszę go dojechać, bo typo myśli, że może chce ode mnie uciec po prostu. Za mną też jest jakieś typo. Dobra, to chyba nie był alpaka najlepszy tutaj gracz świata w tym turnieju, więc pozwolił mi zdobyć punkt, ale przede mną nadal ktoś jest. Pamiętajmy o tym. Ty, no ja teraz nie wiem co robić, bo czerwonego tam się nie opłaca ścigać zbytnio, bo strefa to nas zje, więc musimy bardzo szybko się gdzieś dostać, wydostać. Ale to troszeczkę mnie pocieszyło, bo być może dlatego, że te nagrody tutaj dostać nie było aż tak ciężko, nie oszukujmy się, bo 10 punktów to chwilka grania, to bardzo dużo osób sobie zagrało w tym turnieju, albo nadal gra, więc może nie będzie aż tak spocenie i nie będzie aż tak nudnawo. Nie wiem, widzowie, jeżeli ja naprawdę nie miałem na niego celownika, to ja jestem jakiś niepoważny, ale miałem ten celownik na nim 100%. Coś ty myślał, typku. Dobra, ale dobry jest, on taszki stawek sobie. O, z tyłu! Tam mamy problem, widzowie, mamy problem. No, źle podszedłem. Jak na pierwszą grę, myślę, że takie... 5 punktów to spokojnie mamy. Nawet 6 punktów, więc skinek już jest bardzo blisko. Ja już nic nie muszę tak naprawdę. Ależ ja mam typka już u siebie tutaj. Kurde, no problem, bo ma HG-ka, a ja nic nie trafiłem w niego, więc... dobra, idę po niego, widzowie. Dobra, mamy jego suficik. Elo! No i łatwiutko ze stickiem, moi drodzy. Tak to ja lubię walczyć. Czy on mi coś przyniósł fajnego? Technicznie nic, ale znowu przynajmniej mam full matsa, więc jest dobrze, jest dobrze. Ale że ja spotkałem kolejnego oponenta. I oczywiście nie trafiłem nic w kolejnego oponenta. Co jest grane? Nie, no nie mówcie, że nie trafię tego ostatniego strzału. Dobra, mam jak na spokojnie. Ale typa lagowało, typu nagle stawał w miejscu i dziwny ten turniej. Dobra, no typu jest na hitka. A ja nie mam amunicji, uff. Nie miałem przeładowanego shotguna. Więc może to nie był dojazd perfekcyjny, absolutnie, bo można było to mądrze roz... Przed do boksa?
Nie no, jest jakiś totalnie OP typo. Dobra, elo Zeus! 10 punktów mamy już, widzowie! Wygraliśmy życie w tym momencie. Aj, znowu nic nie trafiłem. No i jak tu grać z taką formą życiową? Aha. Nie ma to jak dać się postrzelać. Typo ma... Typo jest znowu dużo lepszy ode mnie, widzowie, niestety. Chyba muszę uciec, bo no, jest to giga nieprzyjemne, co on mi robi. Ty leci za mną. Dobra, nie mam szans z nim, no przecież on mnie niszczy. Co z tego, że ja potrafię go zabudować? No nie no, jest 1000 razy lepszy, ma 14 kili. Ty, ale zabudowywałem go prawie cały czas, widzowie, więc chyba jest nieźle. 15 punktów, jesteśmy mistrzami. Co to żartowałem? Ten wolny shotgun też jest całkiem fajny. A kolega tutaj te jabłka próbował jeść. Ja się w to raczej nie będę bawił, ale fajnie tak na open sobie pić poteczkę i fajnie było zrobić 156 w głowę z shotguna. Mimo, że ja naprawdę bardzo mało grałem w ostatnich tygodniach, nie, w tygodniu ostatnim. Byłem urodzinki, grałem w Fall Guys, no kilka takich różnych rzeczy robiłem. To dzisiaj jakoś mam taki fan z grania w tą grę. A tam idzie typo, nie wiem czy wy widzicie go. O jejku, ale to było 1000 IQ, co ja zrobiłem. Co ty myślisz, że co się wydarzy, typie? No nawet mądre było to. Rzucanie tych zmyłek, ale nie no, wiedziałem, że nic mi się złego stać nie może. Plan był prosty, ktoś nade mną leciał, chciałem zobaczyć gdzie jest. Przez to wylądowałem niechcący na drzewie. Tyrolka była zaraz koło mnie. Ja skoczyłem, nie udało się chwycić. Spadłem do wody. Nie. Gdzieś w tych domkach jest mój przeciwnik. I nawet już chyba wiem w którym, bo wydaje mi się, że widziałem przed chwilą zamarzniętą rybkę w pewnym miejscu. Czemu ja nie strzeliłem? Pum pum! Pum 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 pum! Jestem potężny! Dobra, to jest ta gra, w której zagramy troszeczkę dłużej i wygramy. A przynajmniej spróbujemy. Ale mega fajny jest ten turniej, bo w końcu czuję, że skill-based matchmaking działa! I że ludzie są mniej więcej na moim poziomie i czasami spotkam kogoś dużo lepszego niż ja, a czasami ja jestem lepszy niż ktoś. I to jest fajne. No kurczaki moja. Mój aim nie jest najlepszy z sztucera dzisiaj. Ale typo jest dokładnie na zero, więc ja nie mogę go tak zostawić. Dobra, elo. Ale tu już było trochę scary. Bardzo dziwne jest to, że typo miał potki, bo leczył się tymi potkami później. Ale jak ja go strzelałem na początku, to nie miał żadnych potek. Więc prawie go zabiłem, wiecie, po prostu, tak o. Ajajaj. No nic nie mogę trafić z tego sztucera, no! Elo! Huh! Ten też już nie był taki aż łatwy. Kurczaki, zgubiłem sztucer z tego wszystkiego. A to niedobrze zbytnio, niestety. No ale trudno, i tak nic nie mogłem trafić z tego sztucera, ale powiem wam, no naprawdę fajnie się bawię w tych fajtach, jakby... No, super jest ten turniej. Jezu, jaki ja mam dzisiaj spreja dobrego, widzowie. Leży, uff. Już się troszeczkę bałem. Musiałem chyba wejść do strefy bardziej niż bym chciał, więc muszę wziąć apteki. Typo. Czy mnie taki typo oskamuje? Dobra, już nie miałem podkładki, widzowie. Już nie wiedziałem, gdzie mam strzelać, żeby po prostu go rozwalić. Ale że typy tutaj siedzą w krzakach. I to jeszcze nie takie bambiki totalne, bo typo coś tam
cały czas budował pajac. Chyba nie biorę snajperki, biorę po prostu leczenie. Całkiem nieźle mi dzisiaj się strzela z tego shotguna. Więc weźmiemy takie coś, takie zestawienie. I to powinno nam wystarczyć do końca, mi się wydaje. Nie, tylko nie to miejsce, to jest znowu zaraz na drzewie, gdzieś wyląduje. Widzowie, patrzcie na to. Leszy! I to jeszcze z przysysakiem. Oh my gosh. Przecież to są najlepsze bronie, jakie kiedykolwiek ktoś widział, widzowie. Nie no, pokonałem chyba najlepszego typa w grze. No zobaczcie, to jest legendarna. Dobra, to my robimy zabijkę, jak ktoś teraz nas dojeżdża, bo my nie chcemy być dojeżdżani. Tam jest typo? Ty, prawie go pokonałem. Nie dostałem killa? Oj, dziwne. Ojejku, no naprawdę dzisiaj kocham Skara. Ups. 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 Dobra, elo. Zostały 4 osoby poza mną. Ale to było straszne, co tu się wydarzyło. Dobra. Jest trochę strasznie tutaj, widzowie. A jestem głupi, co? Może nie? Ty, mogłem te rybki zostawić. Rybki by się chyba bardziej przydały. Jest! Pom, pom, pom! Ale 1000 IQ tą gierkę rozegrałem. No, siadło mi wszystko tak naprawdę. Końcówka oczywiście była panikowa, ale zrobiłem 9 killi na turnieju i wygrałem. Myślę, że można się cieszyć. Jezus, aż mi się ręce trzęsą. Kocham was, kochani. Dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy wy zdobyliście skina. Ja już resztę gierek nie gram. To jest chyba moja czwarta. Tak jest, po 4 gierkach 48 punktów. Ja jestem z tego bardzo zadowolony. Nie no, dzisiaj po prostu mi się bardzo fajnie gra, więc jeżeli chcecie, to zostawcie łapkę w górę, wpiszcie Kotimanojek, żebym dalej tak dobrze grał. No i kocham was, trzymajcie się. Pa, pa!